Też w ostatnich dniach podjęto decyzję, której konsekwencją będzie dzierżawa na 30 lat tej części portu gdyńskiego, która jest, która służy przeładunkom produktów rolnych. Ten agroport gdyński decyzją z ostatnich kilkudziesięciu godzin będzie dzierżawiony przez międzynarodową spółkę z kapitałem mieszanym, między innymi amerykańskim, holenderskim, ale to jest dość skomplikowana konstrukcja i prosiłem o precyzyjną informację, czy to jest na pewno bezpieczne z punktu widzenia polskich interesów. 30 lat, w jakim sensie wręcz monopol na eksport, import, na mówię o kwestii przeładunków w polskich portach, także jeśli chodzi o zboże. Nie muszę Państwu mówić, ile emocji wzbudzały te kwestie i nadal wzbudzają w kontekście zboża ukraińskiego. Nie chcę być złośliwy, ale taką ciekawą puentą jest to, że prezesem spółki, która ma kontrolować to przedsięwzięcie, jest pan Kałasznikow. Nie mam w zwyczaju robić sobie żartów z nazwisk, ale będziemy pilnie badali, na jakiej zasadzie te decyzje i zgoda ze strony rządu Morawieckiego, tego rządu tymczasowego, dwutygodniowego, jakie za tym stały argumenty, żeby wydzierżawić na 30 lat to miejsce w porcie, które będzie odpowiadało za przeładunki między innymi zboża.